Witam Państwa wielce serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Z tej strony Chimek. Jeżeli jesteście miłośnikami pomidorów, to najpewniej zdziwicie się na wieść o tym, że pomidory dawniej uważane były za rośliny dekoracyjne, niespożywcze. Dopiero z czasem odkryto ich walory kulinarne, które swoją drogą i moim zdaniem zdecydowanie przewyższają zalety tej rośliny jako ozdobnej. Nie oznacza to jednak, że krzaczki pomidorów nie mogą spełniać obu tych ról, a zbliża się chyba okres, kiedy ich sadzonki będziemy sadzić w naszych ogródkach i szklarniach. Nie każdy jednak ma możliwość uprawy owoców i warzyw we własnym zakresie, więc ryneczek Lidla raczej nie będzie narzekał na brak zainteresowania ze strony klientów. Szczególnie, że pomimo, że mamy środek zimy, to wybór na straganach warzywno-owocowych jest całkiem niezły. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie czasy, gdy zimą nie dało się uświadczyć w sklepie pomidorów czy ogórków, a ziemniaki kupowało się na worki jesienią i pakowało je do piwnicy, aby wystarczyły na całą zimę. Cytrusy z kolei pojawiały się tylko wczesną zimą, a gdy do któregoś z portów zawinął statek z pomarańczami, to mówiono o tym w telewizji. Takie to było wydarzenie. Dzisiaj takie na przykład banany kupimy przez cały rok i w dodatku w całkiem niezłych cenach, przynajmniej jak na owoc pochodzący jednak z odległych krain. Swoją drogą podobno drzewko bananowca można z powodzeniem uprawiać w domu, a nawet i w ogródku, jeżeli zabezpieczy się je odpowiednio na zimę. Chyba się z tym nie spotkałem, ale podobno tak jest. Być może Państwo będziecie wiedzieli coś więcej. Może bym się skusił na takiego bananowca, kojarzyłby mi się z ciepłymi krajami, szczególnie gdyby mu urosły małe owocki, ale nie wiem, czy to w ogóle możliwe przy takim bananowcu w domu. Zatem ja idę wgłębiać się w tematykę uprawy bananów, a Państwu polecam nową ofertę Lidla, która zacznie obowiązywać w poniedziałek rano. Istnieje też pewne prawdopodobieństwo, że podczas zakupów spotkamy się w sklepie. Do zobaczenia zatem i miłego dnia.